jeszcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta za kmiecicem, hajdana, Womondowicze. Hej, kto szlachta za kmiecicem, hajdana, Womondowicze. Szotką kulę między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom, po łbie kto się napatoczy, kijów sto, chudo pachołkom, potem picie do obłędu, studnia śnieg, my z tobą jędruś. Hej, kto szlachta za kmiecicem, hajdana, Womondowicze. Hej, kto szlachta za kmiecicem, hajdana, Womondowicze. To był pan Kmicic w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Nie bez powodu, dlatego że jutro zaczyna się Kaczmarski Underground Festiwal, którego pomysłodawca, współorganizator i prezes Fundacji Underground jest ze mną w studiu, pan Marcin Szymański. Witam pana. Jak wyczytałam, festiwal jest dla tych, którzy od zawsze czują się duchowymi dziećmi pieśniarza, jak i dla tych, którzy są ciekawi świata, mają ochotę rozpocząć dzięki piosenkom Kaczmarskiego zapierającą dech w piersiach podróż po świecie literatury, sztuki, historii, polityki, filozofii i mitologii. Po świecie bogatym, niejednoznacznym, wielowarstwowym, pełnym pytań i pełnym wątpliwości. Czyli po naszemu zarażonych kaczmarozą. Dużo takich osób mamy? Osób, które przyjeżdżają stale na festiwal, jest kilkadziesiąt. To są osoby z Polski całej i z kilku krajów europejskich, bo jednak się Polacy rozjeżdżają po świecie, ale wracają raz do roku. Także dla Kaczmarskiego. To jest 10. jubileuszowa edycja. Zwykle jubileusze to są specjalne okazje, wtedy jest specjalny program. Tu też będzie specjalnie. Specjalnie będzie o tyle, że będziemy wspominać szczególnie ciepło. Jedną z płyt Kaczmarskiego pod tytułem Bankiet. Jutro będziemy bankietować w piwnicy pod Baranami. Właśnie, bo to nie będzie jedno miejsce. Tym razem to będzie kilka miejsc. Tutaj jesteśmy w jednym lub dwóch miejscach. Przez lata byliśmy w Marszowicach koło Gdowa i Krakowie przez kilka razy. Byliśmy też w Lanskaronie, byliśmy na Kudłaczach w zeszłym roku. W tym roku będzie Wieliczka dzięki powiatowi wielickiemu i w Krakowie dzięki samorządom Krakowa. Jest kilka niezwykle interesujących, poza oczywiście dyskusjami i śpiewaniem punktów, na przykład Limeriada, gra edukacyjna z limerykami Jacka Kaczmarskiego. Mówimy o limerykach o narodzie? Limerykę o narodach to rzeczywiście jest powód, dla którego będziemy robić tę Limeriadę. Przez 42 godziny non-stop bawimy się słowem Kaczmarskiego. Nasz festiwal nie ma konkursu wykonawczego, tym się różnimy od innych festiwali przecież na świecie. Natomiast bawimy się słowem cały czas, w różny sposób. Limeryki o narodach rzeczywiście były pierwowzorem. Bawimy się w ten sposób, że sprawdzamy swoją wiedzę i pamięć z limeryków Kaczmarskiego, docierając przez różnego rodzaju sygnały. Będą też państwo pisać limeryki na wzór Kaczmarskiego, czy nie? Czy nikt się nie odważy? Podjęliśmy taką próbę, natomiast nikt nie zechce chyba konkurować z Kaczmarskim, tak mogę powiedzieć dyplomatycznie. On kojarzy się w większości osób z niezwykle poważną, zaangażowaną twórczością. Limeryki świadczą o dużym poczuciu humoru. Nie wszyscy kojarzą Kaczmarskiego z poczuciem humoru. A co z dużym dystansem, naprawdę. Wiadomo, Mury, Kmicic, prawda? To są te utwory, które padają, czy Syn Katarzyny II. Natomiast Jacek Kaczmarski był tak bardzo różnoraki, że jest o czym rozmawiać. My przy drugim festiwalu zaplanowaliśmy, że przez 7 lat chyba będzie o czym gadać, ale jak sami wnikając w Jacka z roku na rok coraz głębiej, zauważyliśmy, że można gadać chyba do śmierci. Jak 2 lata temu jeden z uczestników zauważył, chyba nie ma słowa w słowniku, którego by Jacek nie użył, więc możemy się bawić do woli słowem Kaczmarskiego. Atrakcji będzie bardzo dużo. Będą Czarne historie z Jackiem Kaczmarskim, czyli towarzyska gra detektywistyczna. Będzie Morderczy quiz z Jackiem Kaczmarskim. Zapraszamy serdecznie naszych widzów. Będzie turniej balonowy na przykład. Zobaczymy, co to będzie. Dużo nowości, 20 modułów, zapraszamy. Tak. Szanowni państwo, mamy 5 podwójnych zaproszeń na ten festiwal, na Kaczmarski Underground. Na naszym fanpage'u, na naszej stronie facebookowej dowiedzą się państwo, jak te zaproszenia zdobyć. Zapraszamy serdecznie. Zaczyna się już jutro. Marcin Szymański, pomysłodawca, współorganizator i prezes Fundacji Underground, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.